Cześć! Serwomechanizmy są podstawowymi elementami wyposażenia modeli zdalnie sterowanych czy robotów. Dziś pokażę Ci, jak używać serwa na przykładzie najpopularniejszego i najtańszego serwa SG90. Serwo to zasilane jest napięciem do 6 V i waży zaledwie 9 g, a jego ramię porusza się od 0 aż do 180 stopni. Po otwarciu serwa widzimy płytkę z układem, silnik, zielony potencjometr i przekładnię silnika. Kąt w naszym serwie ustawiany jest wypełnieniem impulsu. W środku znajduje się mały układ, który przetwarza tą wartość. Następnie na podstawie odczytów z potencjometru silnik może ustawić pozycję, która nas interesuje. Dzięki przekładni z dużą precyzją możemy ustawić interesujący nas kąt, ale także serwo zyskuje dużą siłę. W tym przypadku mamy przekładnię plastikową, która jest stosunkowo delikatna, dlatego nie należy ustawiać pozycji ręcznie. Serwo to świetnie nadaje się do budowy np. niedużych samolotów. Jeśli potrzebujemy bardziej wytrzymałego serwa, możemy wybrać z metalowymi zębatkami lub z włókna węglowego. Wytrzymalsze wersje mają też większą moc. Podłączmy nasze serwo do Arduino. Pomarańczowy przewód jest to sygnał do naszego serwa i łączymy go do pinu 9 oznaczonego tyldą. Czerwony to plus zasilania i łączymy z VIN pod warunkiem, że Arduino jest podłączone do zasilania maksymalnie 6 V, jak np. USB. Jeśli nie, musimy zastosować stabilizator napięcia, jak np. 7805. Nie zaleca się łączenia do pinu 5 V, ponieważ przy gwałtownych ruchach może dochodzić do gwałtownego spadku napięcia i Arduino może się resetować. Gdybyśmy zasilili serwo z jakiegoś zasilacza, pamiętajcie, aby połączyć masy zasilacza i Arduino. Przy podłączeniu większej ilości serw fajnym rozwiązaniem jest kupienie sobie takiego shielda. Ma on wyprowadzone piny dostosowane dla serw i nie będziemy mieć bałaganu. Przejdźmy do naszego programu. Do obsługi naszego serwa wykorzystywana jest biblioteka servo.h. Jest ona od razu dołączona do Arduino IDE. Następnie utwórzmy obiekt serwo. Gdybyście chcieli używać więcej niż jednego serwa, tworzycie obiekt dla każdego serwa z osobna. W setup do naszego utworzonego obiektu przypisujemy pin, do którego podłączyliśmy serwo. Polecenie to działa podobnie jak pinMode. W lub, tak jak w przypadku diody, piszemy nazwę naszego obiektu, którym chcemy sterować i wpisujemy kąt, jaki nas interesuje, od 0 do 180 stopni. I to wszystko. Jeśli będziesz mieć więcej niż jedno serwo, do każdego obiektu z osobna musisz się odwołać. Serwa możemy kupić nie tylko 180 stopni, ale też 360 czy wieloobrotowe, które możemy używać jak silnika. Warto też dodać, że serwa występują w dwóch wersjach: analogowej i cyfrowej. Ich główną różnicą jest częstotliwość impulsów. Dla serw analogowych wynosi 50 Hz, a dla cyfrowych ponad 300. Dzięki częstszemu odbieraniu sygnału przez serwo są one szybsze, a do tego między impulsami silnik w serwie nie jest zasilany, więc ich pozycja może ulec zmianie, więc uzyskujemy też większą precyzję. Sterowanie serwem analogowym i cyfrowym wygląda identycznie w obu przypadkach. I w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w następnym.